Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 135. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 88. Panie, Boże mego zbawienia, za dnia wołam i nocą przed Tobą. Niech dojdzie do ciebie moja modlitwa. Nakłoń swego ucha na moje wołanie. Bo dusza moja jest przesycona nieszczęściami, a życie moje zbliża się do szeolu. Zaliczają mnie do tych, co schodzą do grobu. Stałem się podobny do męża bezsilnego. Moje posłanie jest między zmarłymi, tak jak zabitych, którzy leżą w grobie, o których już nie pamiętasz, którzy wypadli z Twojej ręki. Umieściłeś mnie w dole głębokim, w ciemnościach, w przepaści. Ciąży nade mną Twoje oburzenie. Sprawiłeś, że wszystkie twoje fale mnie dosięgły. Oddaliłeś ode mnie moich znajomych. Uczyniłeś mnie dla nich ohydnym. Pozostaję w zamknięciu, bez wyjścia. Moje oko słabnie od nieszczęścia. Codziennie wołam do Ciebie, Panie. Do Ciebie ręce wyciągam. Czy dla cieniów czynisz cuda? Czy zmarli wstaną i będą Cię sławić? Czy to w grobie się opowiada o Twojej łasce, a w szeolu o Twojej wierności? Czy Twoje cuda ukazują się w ciemnościach, a sprawiedliwość Twoja w ziemi zapomnienia? Ja zaś, o Panie, wołam do Ciebie, i rano modlitwa moja niech do Ciebie dotrze. Czemu odrzucasz mnie, Panie, ukrywasz oblicze swoje przede mną? Ja jestem biedny i od dzieciństwa na progu śmierci dźwigałem grozę Twoją i mdlałem. Nade mną przeszły Twe gniewy i zgubiły mnie Twoje groźby. Otaczają mnie nieustannie jak woda. Okrążają mnie wszystkie naraz. Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy. Domownikami moimi stały się ciemności. Nasze losy dwóch królestw izraelskich opowiada pierwsza Księga Królewska w rozdziałach 15 i 16. Abijam zaczął królować w judzie w 18 roku panowania króla Jeroboama, syna Nebata. Trzy lata był królem w Jerozolimie, a jego matka miała na imię Maaka i była córką Abiszaloma. Poszedł on drogą wszelkich grzechów swego ojca, które ten przed nim popełniał, dlatego, że serce jego nie było szczere wobec pana, boga swego, jak było serce jego przodka Dawida. Jednak właśnie ze względu na Dawida, pan, bóg jego, zachował mu płomyk w Jerozolimie, dając mu rodzonych synów jako następców. I zachowując Jerozolimę, ponieważ Dawid czynił to, co jest słuszne w oczach Pana, i nie zaniedbał niczego, co mu nakazał w ciągu całego swego życia, z wyjątkiem sprawy hityty Uriasza. A czyż pozostałe dzieje Abijama oraz wszystko, co uczynił, nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy? Ponadto również między Abijamem i Jeroboamem trwała wojna. Potem Abijam spoczął ze swoimi przodkami i pochowano go w mieście Dawidowym. Syn jego, Asa, został w jego miejsce królem. Asa, król Judy, objął władzę w dwudziestym roku panowania Jeroboama, króla Izraela, i królował w Jerozolimie w ciągu czterdziestu jeden lat. Jego matka miała na imię Maaka i była córką Abiszaloma. Asa czynił to, co jest słuszne w oczach Pana, tak jak jego przodek Dawid. Gdyż kazał wysiedlić z kraju uprawiających nierząd sakralny i usunął wszelkie bożki, które sporządzili jego przodkowie. A nawet swą matkę Maakę pozbawił godności królowej matki za to, że sporządziła bożka ku czci aszery. Ponadto asa ściął i spalił tego bożka nad potokiem cedron. Ale nie usunięto wyżyn. Jednak serce asy w ciągu całego jego życia było szczere wobec Pana. Złożył on w świątyni pańskiej sprzęty poświęcone na ofiarę przez swego ojca i przez siebie: srebro i złoto oraz naczynia. Również między Asą i królem Izraela, Baszą, trwała wojna w ciągu całego ich życia. Albowiem król Izraela, Basza, wtargnął do Judy i zaczął umacniać Rama, aby nikomu nie dać dostępu do króla Judy Asy. Wobec tego Asa wziął srebro i złoto pozostałe w skarbcach świątyni pańskiej i w skarbcach pałacu królewskiego, i powierzywszy je swoim sługom, posłał je król Asa przebywającemu w Damaszku królowi Aramu Ben-Hadadowi, synowi Tabrimona, syna Hezjona, z tymi słowami: Trwa przymierze pomiędzy mną a tobą, jak było między moim ojcem a twoim ojcem. Oto posyłam ci podarunek srebro i złoto. Wyrusz i zerwij swoje przymierze z Baszą królem Izraela, a wtedy odstąpi ode mnie. Ben-Hadad posłuchał króla Asy i posławszy dowódców swego wojska na miasta izraelskie, napadł na Ijon i Dan, oraz na Abel koło Bet-Maaka, jak też na Kinerot, aż po kraj Neftalego. Gdy tylko Basza dowiedział się o tym, zaniechał umacniania Rama i niebawem wrócił do Tirsy. Wtedy król Asa zwołał wszystkich bez wyjątku z Judy, aby zabrali z Rama kamienie i drewno, z którego poprzednio budował basza. Potem król Asa rozbudował z niego Geba Beniamina oraz Mispa. A czyż pozostałe dzieje Asy i cała jego dzielność, oraz wszystko, co uczynił, a także miasta, które zbudował, nie są opisane w księdze kronik królów Judy. Kiedy jednak się zestarzał, zachorował na nogi. W końcu spoczął Asa ze swoimi przodkami i został pochowany w mieście Dawida, swego praojca. A jego syn Jozafat został w jego miejsce królem. Nadab zaś, syn Jeroboama, objął władzę nad Izraelem w drugim roku panowania króla judzkiego Asy i dwa lata panował nad Izraelem, czyniąc to, co złe w oczach pana, idąc drogą swego ojca w jego grzechu, do którego doprowadził Izraela. Basza, syn Achiasza z rodu Issachara, uknął spisek przeciw niemu. Basza napadł na niego koło gibbetonu, będącego we władaniu Filistynów, kiedy Nadab i wojsko całego Izraela oblegali gibbeton. Wówczas, to jest w trzecim roku panowania Asy, króla Judy, Basza zabił go i został w jego miejsce królem. Z chwilą objęcia władzy wymordował cały ród Jeroboama. Nie zostawił z rodu Jeroboama ani jednej żywej duszy, dopóki jej nie wytracił zgodnie z zapowiedzią pana, którą on wyrzekł przez swego sługę Achiasza z Shiloh, z powodu grzechów Jeroboama, który sam zgrzeszył i doprowadził do grzechu Izraela, pobudzając do gniewu pana boga Izraela. A czyż pozostałe dzieje nadaba i wszystko, co uczynił, nie są opisane w księdze kronik królów Izraela? W trzecim roku panowania Asy, króla Judy, królem nad Izraelem w Tirsie został syn Achiasza, Basza, na dwadzieścia lata. Czynił on to, co złe w oczach pana, gdyż szedł drogą Jeroboama w jego grzechu, do którego ten doprowadził Izraela. Pan skierował następujące słowo przeciw Baszy do Jechu syna Hananiego: Podniosłem Cię z prochu i uczyniłem Cię wodzem mego ludu izraelskiego. Ty jednak poszedłeś drogą Jeroboama, a przez to doprowadziłeś do grzechu mój lud izraelski, aby mnie obrażać ich grzechami. Oto więc ja usunę potomstwo Baszy i potomstwo jego rodu, oraz postąpię z jego rodem jak z rodem Jeroboama, syna Nebata. Zmarłego z rodu Baszy w mieście będą żarły psy, zmarłego zaś w polu będą żarły ptaki podniebne. A czyż pozostałe dzieje Baszy i to, co uczynił, oraz jego dzielność, nie są opisane w księdze kronik królów Izraela? Potem Basza spoczął ze swoimi przodkami i został pochowany w Tirsie, a jego syn Ela został w jego miejsce królem. Ponownie przemówił pan przez proroka Jechu, syna Hananiego, przeciw Baszy i jego rodowi z powodu całego zła, jakiego dopuścił się w oczach pana. Drażniąc go dziełem swoich rąk, jak to czynił ród Jeroboama, a także z powodu wytępienia tego rodu. W roku 26 panowania Asy, króla Judy, Ela, syn Baszy, został królem nad Izraelem w Tirsie na dwa lata. Jego podwładny Zimri, wódz połowy rydwanów, uknął spisek przeciw niemu. Kiedy więc oddawał się on pijaństwu w Tirsie, w domu Arsy, zarządcy pałacu w Tirsie, Wtedy Zimri wtargnął i zadawszy mu cios śmiertelny, został w jego miejsce królem w dwudziestym siódmym roku panowania Asy, króla Judy. Gdy tylko został królem i zasiadł na swym tronie, wybił cały ród Baszy, nie zostawiając mu nawet malca, ani jego krewnych, ani przyjaciół. Wytępił więc Zimri cały ród Baszy zgodnie z zapowiedzią pana daną Baszy przez proroka Jechu. Za wszystkie grzechy Baszy oraz za grzechy jego syna, Eli, które popełnili i którymi do grzechu doprowadzili Izraela, drażniąc swymi marnymi bożkami pana, boga Izraela. A czyż pozostałe dzieje Eli i wszystko, co uczynił, nie jest opisane w księdze kronik królów Izraela? W roku 27 panowania Asy, króla Judy, Zimri panował w Tirsie siedem dni dopóki lud obozował pod Gibbetonem, będącym we władaniu Filistynów. Ale kiedy tylko ów lud obozujący usłyszał wieść, Zimri uknął spisek i zabił króla, wtedy cały Izrael przebywający wówczas w obozie ogłosił królem wodza wojska izraelskiego Omriego. Następnie Omri, a z nim cały Izrael, wyruszył spod Gibbetonu i oblegli Tirse. Niebawem, kiedy Zimri zobaczył, że miasto zostało zdobyte, wówczas wszedł do baszty Pałacu Królewskiego i podpalił nad sobą Pałac Królewski i wskutek tego zmarł z powodu swoich grzechów, których się dopuścił czyniąc to, co złe w oczach pana, idąc drogą Jeroboama w grzechu, do którego doprowadził on Izraela. A czyż pozostałe dzieje Zimriego oraz jego spisek, który uknął, nie są opisane w księdze kronik królów Izraela? Wówczas lud izraelski podzielił się. Połowa chciała obwołać królem Tibniego, syna Ginata, a połowa była za Omrim. Ten lud jednak, który był za Omrim, przemógł ów lud, który był za Tibnim, synem Ginata. Wskutek tego Tibni zginął, a zaczął królować Omri. W roku trzydziestym pierwszym panowania Asy, króla Judy, Omri objął władzę nad Izraelem na dwanaście lat. W Tirsie królował sześć lat. Potem kupił od Szemera za dwa talenty srebra górę Szomron. Następnie zabudował tę górę, a miasto, które zbudował, nazwał od imienia Szemera, właściciela tej góry, Samaria. Omri również uczynił to, co złe w oczach Pana, a nawet stał się gorszy od wszystkich swoich poprzedników, idąc drogą Jeroboama, syna Nebata, w jego grzechach, do których doprowadził on Izraela, drażniąc swymi marnymi bożkami Pana, Boga Izraela. A czyż pozostałe dzieje Omriego oraz wszystko, co zdziałał i jego dzielność nie są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela? Omri spoczął ze swoimi przodkami i został pochowany w Samarii. Syn jego Achab został w jego miejsce królem. Achab, syn Omriego, objął władzę nad Izraelem w roku 38 panowania Asy, króla Judy. I królował Achab syn Omriego nad Izraelem w Samarii dwadzieścia lata. Achab syn Omriego również czynił to, co złe w oczach pana, i stał się gorszy od wszystkich swoich poprzedników. Doszło do tego, że nie wystarczyło mu popełnianie takich grzechów, jakie popełniał Jeroboam, syn Nebata, gdyż wziąwszy sobie za żonę Izebel, córkę Edbaala, króla Sydończyków, zaczął służyć Baalowi i oddawać mu pokłon. Ponadto wzniósł ołtarz Baalowi w świątyni Baala, którą zbudował w samarii. Achab sporządził też Aszerę. Wskutek tego Achab jeszcze więcej czynił złego niż wszyscy królowie, którzy przed Nim byli, drażniąc tym Pana, Boga Izraela. Za jego czasów Hiel z Betel odbudował Jerycho według zapowiedzi Pana, którą wyrzekł przez Jozuego, syna Nuna. Położył jego fundamenty na swoim pierworodnym Abiramie. A na swoim najmłodszym, Segibie, postawił jego bramę. W naszej podróży ze świętym Pawłem Apostołem jesteśmy nadal w Efezie. Głoszenie Ewangelii prowadzi również do oporu ze strony rzemieślników i handlarzy. Sytuacja ta nie zniechęca świętego Pawła do dalszej jego działalności. Przeczytajmy dzieje apostolskie. Rozdział dziewiętnasty, wersety od dwudziestego do XXI. Po tych wydarzeniach postanowił Paweł udać się do Jerozolimy przez Macedonię i Achaję. Potem, gdy już tam przybędę, muszę i Rzym zobaczyć, mówił. Wysłał więc do Macedonii dwóch swoich pomocników, Tymoteusza i Erasta, a sam pozostał przez jakiś czas w Azji. W tym właśnie czasie powstały niemałe rozruchy z powodu drogi. Pewien złotnik imieniem Demetriusz dawał znaczne zarobki rzemieślnikom przy wyrobie srebrnych świątyniek Artemidy. Zebrał ich razem z wyrabiającymi podobne rzeczy i powiedział: Mężowie, wiecie, że nasz dobrobyt płynie z tego rzemiosła. Widzicie też i słyszycie, że nie tylko w Efezie, ale prawie w całej Azji ten Paweł przekonał i uwiódł wielką liczbę ludzi, mówiąc, iż ci, którzy rękami są czynieni, nie są bogami. Grozi niebezpieczeństwo, że nie tylko zostanie zniesławione nasze rzemiosło, ale i świątynia wielkiej bogini Artemidy będzie za nic miana, a ona sama, której cześć oddaje cała Azja i świat cały, zostanie odarta z majestatu. Gdy to usłyszeli, opanował ich gniew i zaczęli krzyczeć. Wielka Artemida Efeska! Zamieszanie ogarnęło całe miasto. Porwawszy Gajusa i Arystarcha, macedończyków, towarzyszy Pawła, ruszono gromadnie do teatru. Gdy zaś Paweł chciał wmieszać się w tłum, uczniowie mu nie pozwolili. Również niektórzy z azjarchów, którzy mu byli życzliwi, posłali do niego z prośbą, by nie udawał się do teatru. Każdy krzyczał co innego, bo zebranie było burzliwe, a wielu nie wiedziało nawet po co się zebrali. Z tłumu wypchnięto Aleksandra, bo go wysuwali Żydzi. Aleksander, dawszy znak ręką, chciał się usprawiedliwić przed tłumem. Gdy jednak poznali, że jest Żydem, ze wszystkich ust podniósł się jeden krzyk i prawie przez dwie godziny krzyczeli, Wielka Artemida Efeska Wreszcie sekretarz uspokoił tłum i powiedział: Efezjanie, czyż istnieje człowiek, który by nie wiedział, że miasto Efes oddaje cześć Wielkiej Artemidzie i posągowi, który spadł z nieba? Temu nie można zaprzeczyć. Dlatego winniście zachować spokój i nic nie czynić pochopnie. Przywiedliście bowiem tych ludzi którzy nie są ani świętokradcami, ani też nie bluźnią naszej bogini. A jeżeli Demetriusz i jego rzemieślnicy mają sprawę przeciw komuś, to na rynku odbywają się sądy, są też prokonsulowie, niechże jedni drugich oskarżają. A jeżeli czegoś więcej żądacie, zostanie rozstrzygnięte na prawnie zwołanym zgromadzeniu. Grozi nam bowiem oskarżenie o dzisiejsze rozruchy, Gdyż nie ma żadnego powodu, którym moglibyśmy wytłumaczyć to zbiegowisko. Po tych słowach rozwiązał zgromadzenie. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia Wrog. Do usłyszenia.